Cześć, witajcie. Jesteśmy w Trzaskowie pod opuszczonym dywizjonem rakietowym. Jak widzicie, brama Wojsko Polskie jeszcze została. Ogólnie jest tu naprawdę pusto, tu dosłownie nic nie ma. Od 3 km temu zostawiliśmy cywilizację i tu jest kompletnie pusto, nic nie ma, to jest kompletna wieś. Także zapraszam na eksplorację. Dobra, zaczynamy. Obiekt niepilnowany prawdopodobnie. Opuszczony od jakichś na pewno 20 lat. Widać, że ktoś się tu kręci ewidentnie, nawet nie ma płotu ani nic, a ślady są ewidentnie wyjeżdżone w tym miejscu. Tak, ktoś też tu kręci, tylko teraz kto? Mam jakiś znak do budy, coś tam. Zobaczyłbym, co tam pisze. My kierujemy się do głównej części, czyli do dywizjonu rakietowego, który znajduje się pod ziemią. I podejrzewam, że jeszcze trochę go poszukamy, bo obiekt jest duży. I też nie liczymy na spotkanie szczególnie kogoś, ponieważ jest to naprawdę daleko od centrum miejskiego. Nic tu nie ma. Prawdopodobnie. Więc tak. Nic, tu prawdopodobnie był garaż. Samo jakieś małe pomieszczenie. Coś tam widać się paliło. Tutaj również nic ciekawego. Ale firanki zostały. I tutaj również. Firankę. Firanka, no proszę bardzo, komunistyczna firanka. Nic ciekawego. Co najciekawsze, drzwi. Oryginalne. Jeszcze nawet kabli nie ukradli. I tu też chyba to skupa. Fuj. Dobra, idziemy dalej. Ej, bo tu jest koniec chyba, widzę. Koniec, wiaderko. A tutaj nie byliśmy. Dobra, toaleta. Trochę wyposażenia. Jakieś pierdółki zostały. A tak to nic specjalnego. Ale najciekawsze, kable nadal są. Dobra, doszliśmy. Naprawdę, spoglądając w dół, jest od cholery śladów. Ten markier. Mi się zdaje, że to po prostu jest zasypane to wszystko, żeby nie wchodzić. I tu jest nasze wejście dokładnie. O, ktoś zaznaczył nawet, dziękujemy. Plan ewakuacji, coś tam, a my tu wchodzimy. Pozwolić, że sobie latarkę przygotuję i nie zaraz widzimy się. Dobra, wybijamy do środka. Oła, paniczna. O Jezu. A, śmierdzi. Ej, poważnie ma się tędy spinać to chore. Serio? Ale serio, poważnie? To trochę jak zydentyka, nie? Dobra. Trzeba wejść do góry. Dobra, jesteśmy w środku. Nie pokazaliśmy, jak wychodzimy, bo to było dość pokazujące. Dobra, przyczynek numer 1. Zaczynamy. Uwaga, uda się do ambulatorium. Zobaczmy, co jest. O kurde. Dobra. Mamy coś takiego. Cokolwiek to jest. Proszę bardzo, drewniane toalety. Nie chcę zaglądać do nich. Naprawdę nie chcę. Przeciwnik numer 3. Mamy worek. Z czymś czerwonym. Dalsze korytarze. Fuj, ja naprawdę nie chcę wiedzieć, co to jest. Co? O, mamy korytarz jakiś prowadzący na dół. Droga ewakuacji numer 2. Ej, sobie swoją drogą. Nie ma zasięgu. No to jesteśmy odcięci.
A mi się zdaje, że to jest droga ewakuacji, więc ten raczej nie przejdziemy nic daleko. Nie, bo to jest droga do wyjścia, więc raczej tam. Zasypane. Dziękuję. 10.94. Ej, to strasznie długo to jest opuszczone, skoro jeszcze są drewniane toalety. Kable. Spray. Pajki. Świeże dość. Tutaj zapewne się kierowałem do wyjścia. Tam jest blacha z wyjściem również, ale niestety zamknięte. Dobra, spróbujemy zobaczyć, co tu jest. Nie obiecuję, że gdziekolwiek zajdziemy, ale sprawdzimy. A tu śmierdzi jak w MRU. Wilgoć, ziemia. Aha, super. Co to jest? Jest zasypane. No. Chyba wojsko raczej zasypało to wszystko, żeby się dużo nie kręcić, więc pomyśleli. Czujesz te powiewy w zimno? Nie. Okropne uczucie. Dobra. Nawet ślad po tej grze, co na samym początku była. 5 wiadomości. Nie ma. Skończyło się gra. Co to może być? Jakieś czarne kulki. Ej, co to jest? Ja pierdziele. Zobacz, to by było na tyle, tak? Tu jest pewnie jakiś garaż. Może czołgi tu stały. Tam jeszcze jeden korytarz, nie? Nie, tam nie było już korytarza. Nie. Nie. Dobra. W takim razie idziemy szukać czegoś dalej. Aha, czyli tutaj było... Nie było. Myślałem, że to jest to wyjście ewakuacyjne. Wejdę sobie tutaj. Widać, naprawdę tam jest ta rozdzielnia prądu, czyli tutaj wchodziliśmy. Więcej obiektów tu nie widzę. Czy to jest kalosz wojskowy? Tak. Dobra. Oła, kur... A, tu jest ciasno. Dobra. Cały jestem brudny, super. Dobra. Maszane ściany. Ej, ja chyba... Ej, to nie była... Co to jest? Zobaczcie, spece. Co to mogło być? Numer 3, numer 2. Ej, to nie robili jakiś rakiet? Czy... Albo nic... Dziwne... Strasznie dziwne pomieszczenie, bo ściany są metalowe. Dziwnie śmierć. Mhm. Jarzeniówki zostały, ale najciekawsze jest to, tak jak konsolety tutaj i tam są bezpieczniki od prądu. Co to mogło być? Ej, serwis. Wejście do góry, tam do tego pomieszczenia. Jakiś podest i nic więcej. Spece. Jeśli nie uda mi się znaleźć, co to jest, proszę napiszcie mi w komentarzu. A mi się zdaje, że to było jeszcze niedawno stałe, ktoś to po prostu rozwalił. Czasami zobaczę, jak te ściany w środku wyglądają. Mają taką ocieplinę, otulinę?
I blacha. I tu ogólnie był ten kajosz taki, nie? Tak. Może jakieś badania prowadzili tej. Jest takie możliwe, nie? To jest na worku. Zresztą właśnie ze ściany. Jest. Super świetnie. O to chodziło. Natomiast to weź się do tego pomieszczenia. No jeszcze jedno. Ła, Jezus Maria. O, i to jest właśnie ta konsoleta, której była, ale już nie ma. Co to mogło być? I to jest to wejście do góry. I w sumie tam nic nie ma ciekawego. Puste pomieszczenie. Weź mi plecak. Dobry? Dobry. Coś tam więcej znajdziemy? Coś tam więcej znajdziemy z budynków? Nie, budynków to na pewno po prostu jeszcze tam. Nie, nie, nie. Jesteśmy po eksploracji. I dziękuję wam serdecznie za obejrzenie. Subskrybujcie kanał, wkrótce kolejne filmy. Mam nadzieję, że ten wam się spodobał, więc zostawcie łapkę w górę koniecznie, jeśli chcecie więcej. Obiekt ciekawy, ale atrakcyjność średnia bym powiedział. Do zobaczenia wkrótce. Cześć.